Na ten moment zwiedzający oraz pracownicy instytucji kultury czekali kilka długich tygodni. Za nami pierwsze dni po otwarciu Parku Etnograficznego w Chorzowie. Jak na samo otwarcie, to jednak dość liczna ilość zwiedzających, w związku z tym też, że pogoda nam bardzo dopisała, to jest taki czynnik decydujący niejednokrotnie. I w związku z tym myślę, że sam spacer czasami po skansenie i prawda zaglądanie chociażby przez szybkę na razie do obiektów, ale też kontakt z naszymi zwierzętami, które są cały czas tutaj na zewnątrz. No a biorąc pod uwagę, że to jest jedna z nielicznych miejsc tutaj właściwie w centrum wielkiej aglomeracji, gdzie można się zetknąć z takimi zwierzętami, no to też ten kontakt jest bezcenny. Także tutaj jakby natura rządzi się swoimi własnymi prawami i też u nas ten żywy inwentarz jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Skansen jest co prawda otwarty, ale w dobie pandemii trzeba się także i w takich miejscach przygotować na pewne obostrzenia. Nie ma możliwości wchodzenia do wnętrz obiektów, a zasłonięte usta i nos oraz zachowanie odległości 2 metrów od innych osób to dziś podstawy zwiedzania. Jest cały regulamin, który jest właśnie skierowany w zasadzie do zwiedzających, że jeśli się wchodzi na teren skansenu, to już trzeba mieć maseczkę, prawda? Trzeba zachowywać właściwy odstęp, czyli te 2 metry. Tak, no jest więcej. Zwiedzający przede wszystkim nie mają możliwości wstępu do obiektów zabytkowych. One są dla nich niestety wyłączone z możliwości zwiedzania. I też nie mają wstępu do budynku głównego na wystawy, które tam niegdyś się znajdowały. Oczywiście mają możliwość skorzystania z toalet, ale one są dla nich specjalnie wydzielone w taki sposób, żeby no nie wchodzić w interakcje bezpośrednio z pracownikami i vice versa. No nie ma też na przykład zwiedzania z przewodnikiem, nie ma zajęć edukacyjnych dla dzieci. I imprez, dokładnie. Które u nas się regularnie odbywały w sezonie. Brak zwiedzających przez ostatnie tygodnie nie oznaczał dla pracowników skansenu braku zajęć. Większość z nich pracowała zdalnie, przygotowując placówkę na otwarcie w czasie pandemii, a także po jej zakończeniu. Przygotowywaliśmy po prostu różne wnioski do ministerstwa, żeby pozyskać pieniądze, fundusze i móc realizować wystawy. Opracowywaliśmy też artykuły naukowe, teksty katalogów, czy też innych elementów, które związane są z naszymi wystawami. Na pewno się nie nudziliśmy, a efekty tych naszych działań będzie można zaobserwować szczęśliwie prawdopodobnie już po zakończeniu tej pandemii. Muzeum w Chorzowie jest otwarte 7 dni w tygodniu.